Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym sezonie Władca Pierścieni Bitwa o Śródziemie 2, Król Nazguli. Jest ze mną Drakon. Dzień dobry. Herbatka dobra. Dokładnie. Jest godzina za kwadrans 11. To jest bardzo dobry moment, żeby zacząć nagrywać, ale zanim to zrobimy, może podsumujmy ten poprzedni sezon. Drakonie, powiedz mi, dobry to był sezon? Mucha nie siada? Drakon, powiedz, mucha siada? Nie siada. Nie siada. No. I w czym problem? Następnym razem ja mówię tak z Asterixa. Kurwa, dobra. Jak można nie pamiętać tekstów z Asterixa i Obelixa, misja Kleopatra? No co, dobrze powiedziałem. Nie. Dobra, mniejsza już o to. Zostawmy ten temat. Uznajmy, że Drakon jest ekspertem od... zarówno od montażu, jak i od Asterixa. No. A czy uznajmy, że ten żart, że w Aleksandrii, że on chciał po prostu tak... No to był żart taki, że chciał rozładować sytuację, co nie? To... Dobra. Generalnie, no to jeżeli chodzi o ten poprzedni sezon, to skończyło się jak skończyło. Krótko mówiąc, po prostu chyba. Rozłożyliśmy wroga... rozłożyliśmy wroga na łopatki. Tutaj już może być troszeczkę inaczej, gdyż postanowiłem zastosować taki zabieg, że po pierwsze walczymy z całą bandą, czyli z Mordorem, Isengardem i Goblinami. Myślę, że na Angmar przyjdzie czas w następnym sezonie i wtedy tam zobaczymy, jak się z nimi walczy, przyjemnie czy też nieprzyjemnie, chociaż jak ja sobie wyobrażę tą bandę troli, która na ciebie leci po prostu jak... Ale to nie są te wielkie trole, nie będzie tak źle. No nie pytałem, no ale... To są średnie trole. No to tak porównaj to do walki z półtrolami w sumie. Znaczy generalnie armia... No, tak jest. Główna piechota armii Angmaru, możecie wierzyć lub nie, to są trole. Ale małe trole, to się nie liczy. No to jest chyba nawet mniejsze od tych jaskiniowych. No, ale zawsze to są jednak trolle. Ale chyba są wytrzymałe dosyć jak trolle, nie? No zobaczymy. Jeszcze chyba mają support w postaci czarnych Numenorejczyków, gdzie to jest już taka bardziej elitarna piechota do walki w zwarciu i łucznicy, nie? Czy nie mają oni łuczników? No, chyba mają. Chyba są mroczni strażnicy. Nie pamiętam nawet, nie zdążyłem przejść. Dobra, mniejsza o to. Ale oprócz tego, że będziemy walczyć z Mordorem, Isengardem i Goblinami, to jeszcze dostajemy do pomocy krasnoludów, którzy walczą po naszej stronie. I uwaga, to może nam pomóc, ale też zaszkodzić. Z dwóch powodów. To samo mówiliśmy w sezonie 7, że będzie gra 2-2, SE zostało poprawione, więc możemy równie dobrze dostać albo w pierdol, albo... dawać w pierdol. Myślę, że to, że AI zostało poprawione, to chyba działało na naszą niekorzyść po prostu. No to tak, ale weź pod uwagę, że również, jeśli przegralibyśmy jedną bitwę na początku, to oni mieliby wykurwistą armię na wstępie. Tymczasem my wygraliśmy bitwę na początku, głównie dlatego, że graliśmy 2-1. Nie było właśnie mało walk 2-2. Takie bitwy, nie? 2-2? Znaczy, mieliśmy dwie takie bitwy, że teoretycznie przeciwnik już gówno mógł nam zrobić, a my po prostu sobie budowaliśmy armię, nie? No właśnie tak żeśmy działaliśmy, nie? Śmy. No, to tutaj już ten patent może nie przejść, czyli takie pasujące... Szczerze, od razu zaznaczam, może w następnym sezonie grajmy siłami zła. Od razu? No tak, bo wypadałoby jedną rzecz pokazać, bo mam wrażenie, że grając siłami dobra, zresztą my zaraz sobie rozstawimy, nie będzie okazji, żeby pokazać nowe mapy. Znaczy ja myślałem o tym, że nasza dwójka kontra Angmar zrobić. Żeby tam... Poważnie? Trzech na jednego? Dwóch na jednego. No to dwóch na jednego? Aha. No tak, ale Angmar jest dosyć silna rasa. Oni mają dosyć nieprzyjemne jednostki. Grałeś? No dobra, mniejsze już o to, bo już troszeczkę
Oczywiście po dłuższym wstępie zasady niezmienione, brak licznika i przydział bohaterów. Ja oczywiście biorę... A dobra, muszę to już wybrać. Oczywiście dorobiłem sobie kilku bohaterów, już oscędzę wam. Pierdoli, o, a krasnoludy tutaj mam, ale... Krasnoludy oczywiście też dostają swojego bohatera. Dobra, jak będzie w Pierdolin. No, a Steiger. Właśnie, Aldurin teraz się nazywa w Pierdolin. Ja. Dobra, kogo Steiger, dajemy to? Mordorowi? Do wyboru jest czarodziej, zły człowiek albo troll. Troll. A Isengard zgaduje, że czarodziej. Chociaż stój, trolla może daj goblinom. A co dajemy Mordorowi? Zły ludzie. A, Komaedę mu im dajemy. Sterlinga. Komaedę zrobił Sterlinga, to jest kuźwa profanacja. Niech tylko nie wie, w którą stronę. Drakon teraz powinien powiedzieć, niech oni się z nim użerają. No, wyobraź sobie, że korsarze pływają statkiem i tak żużorą się w pierdzinę. Jeb, wybuch, co się stało? Komaeda właśnie wysadził zapasy prochu, żeby wprowadzić rozpacz do załogi, żeby, wiesz, no dobra, mniejsza o to. A ci korsarze z rozpaczą wśród załogi sobie radzą bardzo skutecznie, mam wrażenie. Wyjebać za butę! No. Czekaj, jak to było? Ty jesteś ekspertem Asterixa z tym bryfowaniem tego, że tego się nie robi, no. Jak to było? Z czym? No na scena na statku, jak tam kobieta ta rudowłosa coś tam, że coś powiedziała. Aha. A no, to jak to tam było? Ale to tutaj nie ma żadnego kontekstu na to? No, we korsarze, no. No to dobra, jest... Isengard to kto? A, dobra, Isengard. No to chyba im dajemy trolla czy czarodzieja. Nie no, trolla do goblinów to zdecydowanie. A, dobra, no to... Chociaż jest, bo trolle są akurat mniejsze, te mordorskie to są te górskie. W sumie... A nie, Mordor ma góry. Skąd pochodzą górskie trolle? Poza tym, że z gór. Z których? No, chyba ze... Mamy góry białe, góry błękitne, to te okolice Mordoru. Tu widzę na dobra, zachodzie coś jeszcze jest. No chyba wszystko, czyli zasady. Wszystko się tu zgadza. Elimina... A! Wypadałoby się rozstawić. Dobra, to ja się może ustawię w... Gdzie ja się mógłbym ustawić? A, dobra, ustawię się może w Harlindonie, chyba się wcześniej ustawiałem, no nie? Bo my robiliśmy... Przystań. Dobra, ich ustawimy krasnoludy w Harlindonie. Żeby... Chodzi o to, żebyśmy byli już obok. Mordor w Mordorze oczywiście. Isengard w Run, gobliny na żelaznych. I teraz ten... Każdy ma kawałek drogi do siebie. Może teraz zrobimy to jakoś bardziej. Żeby w multiplayerze nie było tak, że... Znaczy to ma sens, ale żeby nie było tak, że jak no... Nie grają wszyscy, to... To autorozstrzygnięcie. Znaczy się generalnie najważniejsze, żeby wszyscy żywi gracze brali udział, bo to wtedy nie ma autorozstrzygnięcia, trzeba brać udział. Zresztą testowaliśmy to, my bez krasnoludów przecież wbiliśmy się gdzieś chyba tutaj w Karoku albo w Ruda. No to bez znaczy tak, ale mówię o żywych graczach. No tak. No to jeżeli my obaj będziemy brać udział w walce, no to wtedy jest RTS. Wtedy tak, ale jeśli nie bierzemy udziału, bo w takim wypadku moglibyśmy się... A nie, jest. Bo w takim wypadku musimy... moglibyśmy się no po prostu... No oczywiście... Rozlokować tak troszeczkę, nie wiem, na przykład bardziej historycznie. A tak to no zawsze tak, musimy ale... tak... A tak to zawsze musimy ale... tak ciągle koło siebie. Jest z tym mały problem historycznie. Isengard musiał, mielibyśmy pod nosem i by nas mógł bardzo szybko pogonić. To mniej historycznie, ale generalnie kwestia jest tego typu, że pierwsze sezony właśnie tak zaczynaliśmy, że... No tak, no ale... Zresztą pamiętasz pierwszy sezon, ja się ustawiłem w Helmowym Jarze naprzeciwko Isengardu i musiałem się bawić w jakieś autoresolwy, które po prostu sprawiały, że bitwy, które na luzie bym pojechał, bez problemu przegrywał. Mhm.
Dobra, grajmy już, dawaj, wciskaj gotowość. Grajcie, kurwa. Dokładnie. Coś czuję, że będzie ambitny montaż. Do tego. Nie, nie chcę myśleć. Na ten. Mam ograniczoną ilość ambitnego montażu, które zużywam na razie w tej chwili na co innego. Już wystarczy, że musimy ten, że mamy masę Danganronpy do montowania. Felipe masę. Co? Dobra. Lorfindel. O, widzicie, kastrudy już wypruwają do przodu, Elrond. Nawet na nas nie czekają. No to, na to trzeba będzie uważać, że... A nie, czekaj. No, dokładnie. A dobra. No, dobra, do Elronda. Haldira tam jebać. No i to jest właśnie jeden z tych problemów, że oni mogą właśnie... dobra. To ty, Boromirze, idź tam. Ale przynajmniej możemy sobie łatwo zabierać im tereny, aczkolwiek nie wiem, czy Arthedain... Kurde, nie wiem. No właśnie to jest problem. Krasnoludy mogą zabrać nam teren, który nie będziemy mogli odzyskać, bo tu chyba nie można wywoływać wojny, nie? No nie. Dobra, wtedy im zostawię chyba. Dobra, no to w sumie Boromir idzie na południe, a cała reszta... Ty to weź mi w takim razie wzgórza wieżowe zostaw. Wzgórza wieżowe? No. No dobra, mogę ci je oddać. Będziesz mieć kurwa. Ja bardziej te południowe tereny będę brał. Jak zwykle. A krasnoludom zostawimy... Krasnoludy dostaną Erebor i tereny wokół Ereborskie. I góry skaliste. I niech radzą sobie. A góry skaliste, kurwa. A właśnie, jeśli chodzi o krasnoludy... A góry mgliste jeszcze są, a które to w sumie? Jeśli chodzi o krasnoludy, to w podstawowej wersji oni mieli w tym trybie Gloina. A, to są góry mgliste, dobra. To czekaj, Króla... to są góry mgliste, to są góry białe czy błękitne? Chujowe. Góry białe, zawsze... dobra. To błękitne są chyba te. Nie, bo aż tak dobrze nie pamiętam. Dobra, wracając do tematu, w podstawowej wersji gobliny miały Gloina, Gimliego oraz Króla Daina na mapie. Nie, Gloina, i to... Gimliego i Groin, Gimli i Król Dain. Król Dain by... jeszcze... No. I to byli jedyni bohaterowie dostępni dla krasnoludów. W dodatku dostają jeszcze kapitana książę Branda, który jest kapitanem Dali. A Dalia który to był... Który to kurde? Dobra, ja wciskam zakończ turę, bo już nic nie zrobię. Który to jest? Dobra. Weź sobie. Dobra, Tranduil, rozumiem, zgłosił się na ochotnika, żeby dołączyć do oddziałów Boromira. Nie wiem czemu. No bo się wysunął tak naprzód, no to logiczne chyba. Aha, że... No dobra, to jadę z nim, idę z nim. To bierz Cardolan. Cardolan? Mhm. Dobra. Ja myślałem, żeby już Enedwed zająć, ale dobra. Dobra, tak, możemy tak zrobić. Spokojnie zdążymy, to nie jest podstawka, że w trzy tury nas tutaj. Uwaga, bo książę Brand już się szykuje na północ. Tak, na przykład tylko, że Fornost zajmą, ale dobra. Byle mi nie zajęli Rivendell. Nie no, krasnoludy też... No. Dobra, to dawaj ekipę na wzgórza... Kto idzie na wzgórza Kurhanów? Wybierz bohatera. Wzgórze Kurhanów. I z kim się merdżuje wtedy? No to wybierz wzgórza Kurhanów. Kogo tam wysyłasz? To oni idą... Czekaj. Mamy cztery siły. Północ... Ty, my niedługo... Ty, my... Drakonie, my już mamy ogarnięte merdże. Prawie. Widzisz? To wiesz, prawie, co? Tylko musimy to wszystko odmerdżować teraz. To wiesz co, to może zróbmy tak, jak zaproponowano tutaj komputer, czyli Aragorn z Elrondem, Theoden z Haldirem. Ja, faktycznie. Ty, idealnie, Eomer z Glorfinderem. Ty, to nawet ma ty, dobra, to nawet ma sens. Dobra, dywizja Aragorna. Kto gdzie idzie w takim razie? Dywizja Aragorn. Na pewno jakąś ekipę musimy wysłać na północ. Dawaj Glorfindela, bo pasował, bo w sumie w kampanii latał z krasnoludami, to dawaj. Czyli co, idziemy do krasnoludów, dobra. No. Haldir gdzie idzie? Dawaj na Kurhany, Elrond leci na Rivendell. Chociaż czekaj, czyli tu. Raz, albo nie, dobra. Haldir nie na Kurhany, tylko Elrond na Kurhany, bo stąd będzie bliżej do Rivendell.
A. To będzie Kurhane, Rudaur i od razu Rivendell. Czyli Haldir idzie na Shire. Wszystko jest git, tak. Shire moje, ty sobie weź. Czy nie chcesz Kurhanów? Czekaj, bo... Fornost mi tu zaj... Dobra, raz, dwa. Dobra, na razie bierz Kurhany. No właśnie, myślę, że musimy jak wypróć buta, żeby jak najszybciej się za te góry, do tych gór dostać, żeby potem się zmerdżować z tym kapitanem Dali, bo będziemy za nim ganiać. No. Znaczy, zobaczymy jeszcze, gdzie pójdzie, bo często komputer robi coś takiego, że no. Nie pruje do przodu, tylko zajmuje sobie okoliczne tereny, czyli no nie właśnie, wiem, może pójdzie no. Na przykład na tutaj, do Angmaru, Karndum jeszcze zajmie, to może zdążymy go tam dogonić. O, jak Karndum sobie zajmie, no to zdecydowanie, bo będzie się musiał wrócić. No, znaczy, się... w sumie najgorszy pierwszy etap jest już za nami. Czekaj, a zrobię save'a, bo już mamy zmerdżowane wszystkie oddziały. Drugi etap zmerdżować się z Krasnoludami, to będzie już wyższa szkoła merdżów. Wiesz, to będą takie merdże z koszmarów, że robisz merdża i ci wypierdala 15 konfliktów. No. I to w 15 różnych plikach, żeby nie było... Inaczej, 60 ja konfliktów w 15 plikach różnych. A ten Gloin... A tego Gloina to gdzie niesie? Gdzie, który? Trochę no się zastał. Dobra, dawaj. Czekaj, bo pojebało mnie, jeszcze trochę łuczników se wezmę, bo ja tak zorientowałem się, że chcę robić samych tych zbrojnych, nie? I z posiłkami będą teraz cyrki, bo jeszcze pamiętam, że my robiliśmy coś takiego, że czekaliśmy po prostu na terenie, aż przyjdą posiłki, a tutaj nie, krasnoludy, lecimy do przodu, panowie. Albo odwrotnie, my chcemy już iść, a oni nie, my zaczekamy. Aż bi! Jakieś przekleństwo po krasnoludzku. No, a na dobra. Końcu, a dobra, na końcu, dawaj. A na końcu jeszcze dodadzą Shabbat Shalom. Dobra, kto bierze Cardolan, ja czy ty? Szybka decyzja. Nie no, ty Cardolan ty bierzesz. Dobra, przypisane do Królestwa Gondoru. Wzgórza Kurhanów. Dobre pytanie. To co? Dobra. Rzucę monetą. Orzeł czy reszka? Nie, dobra, ty weź. Ja biorę resztę z centrum, Azdoru, Dauru i Rivendell. Fornost już chyba sobie zajmą. Shire rozumiem, że... A, Shire to ten. Ludzie, elfy czy ży, znaczy się krasnoludy. Nie no, ja biorę Shire. Dobra. Podpisano. Kto bierze Syrię? Jak to kto? Orki. O! I tutaj akurat fajnie się złożyło, ponieważ król Dane chce iść chyba akurat tam, gdzie my. No, dobra. Grzeczne. Batalion Eomera z gdzie idziemy? Za Gloinem? Za Gloinem, dobra. Za Brandem w sumie. Gimli na razie samotny, będzie samotny. Gdzie jest? A, to jest Gloin, dobra, to jest Gimli. Obawiam się, że na północ... Obawiam się, że na południu nie będziemy mieli co liczyć na przykład. Wiesz co, ogarnijmy tereny, bo jak oni nam wszystko pozajmują, to nawet minimum gospodarki nie będziemy mieć. Tranduil na ten, na Endeled? Wiesz co, to póki mamy trochę czasu, to wiesz co, czekaj. To ja się dobra. Może rozdzielę. Ja tu zajmę sobie Rudaur, Elrondem może zajmijmy sobie Amon Sul, a reszta jest git. Nie, bo będę potrzebować terenów pod rozbudowę. Zresztą ty też. Ty będziesz dobra, w następnej turze muszę zlikwidować koszary i zbudować je bliżej, bo jak ja będę robił jak wtedy, że zbuduję sobie koszary na tyłach i do widzenia wszystkim, to ten, no to... To wiesz, co z tego wyjdzie. Mhm. Aha, rozumiem, że my z Gimlim. Aragorn będzie z Gimlim podróżował. Jeszcze zobaczymy. Jest to weź pod uwagę, że ciężko będzie przewidzieć krasnale i się pomerdżować. No zobacz. A, z Gimlim. A nie, my na Rivendell chyba lecimy. A, dobra, znaczy, nie, na razie na Monsul. Ja sobie zajmę Rudaur od razu, żeby nie próbowali mnie tutaj... Chociaż?
Żeby cię, na granic, żeby cię na granicach nie wychujali. Albo dobra, albo czekaj, czekaj, niech tutaj pomyśleć. Tutaj idąc tu. Albo dobra, idę z tobą. Już na Redaur poczekam. Aczkolwiek nie wiem, kiedy zajmę Rivendell, skoro już tą widzę. A co, a gdzie chciałeś? Rudał? Nie, no to tam przecież... Znaczy chyba... nie, Rudaur, potem byśmy się spotkali, nie wiem, w Dunlandzie na przykład. No, spoko. No to w sumie dobra, Rudaur, od razu już tam sobie zacznę bazy robić. Mam jedno gospodarstwo, może coś z tym zrobić. Dobra, to może zrobię tak, że ja pójdę na Dunland, a ty wtedy do mnie dołączysz. Znaczy, zajęłby się Nedwet, potem byśmy się spotkali w Dunlandzie. A, jasne, jasne, byśmy możemy tak zrobić. A potem co prawda, to nie wiem. To naruszenie zasady nierozłączności, ale można. Póki co możemy. No, teraz już Mordor nie może błyskawicznie przez... Będzie gorzej, spokojnie. Zwłaszcza, właśnie, to jest problem, że oni przez już nie mogą na Harad wejść z Mordoru, więc to też trochę spowolni ich południowy marsz, bo te południe było w podstawce przegięte po prostu. No dokładnie, to Harad, Gondor, Yevut. No i chuj jest, i już w ruku bram jest. No. Dobra, dawaj, klik. Dobra, klik. Arabia. To kurwa klik. I robisz co chcesz. Jakieś konflikty? Dobra, już jesteśmy połączeni z Gloinem. A Monsul i resztę biorę ja. A, czekaj, muszę zrobić Gitli Resolve. Czekaj, Monsul i... A, północne wzgórza, to są te tutaj, gdzie tranduje, ten, Theoden. Czekaj, zobaczę. Theoden z Haldirem. To A Monsul i ekipę Theoden, nie, to te tereny ja wszystkie biorę. Bierzesz, akurat. Dobra. Ty masz, czyli wszystko, co zajęliśmy, to do ciebie idzie. Dobra. Mhm. No i konflikt rozwiązany. To już możemy komitować. No. I szafa gra. Dobra. Ja przekieruję oddziały. Od razu. Dobra, Elrond już się szykuje. Dawaj, już idzie, dawaj na Dunland. Ja tutaj zbuduję teraz gospodarstwo. I tutaj mam... koszary i z tego co pamiętam ja teraz jeszcze jeden batalionik, łucznicy i myślę, że i na nic więcej mnie nie stać. Ale tutaj sobie gospodarstwo. A strażników mogę jeszcze zrobić. A tak wysadno Haldira. No to póki co budujemy wszędzie gospodarstwo. To jest w sumie chyba najbardziej opłacalne. Teoretycznie tak. Dobra. To dawaj, idziemy za Gloinem. No, trzeba go A. Jak myślisz, będzie już jakaś bitwa ten... No być może. Czy na... Albo, znaczy teraz pytanie, kto gdzie pójdą? Czy na... czy przez Przełęcz, czy przez... jak to się nazywa? No. Przez Gundabad. To jest Gundabad? A właśnie, może jeszcze ustalmy, który oddział gdzie idzie. Nie wiem, krasnoludów trzeba pilnować, oni się rozlezą i... Nie, dobra. Dobra, czyli dwa oddziały z krasnoludami, dwa chyba w pojedynkę, inaczej tego nie rozwiążemy, bo krasnoludy ewidentnie nie są zainteresowane południem. Ciekawe czemu. Oni chyba lubią jakieś zimno, chociaż nie wiem, w Izraelu chyba panuje klimat dosyć ciepły, z tego co mi wiadomo. Tam rzadko kiedy chyba śnieg pada. Śródziemnomorski, no to co? O, Szarku. Komu pan chce zaimponować? Czekaj, na północy od Izraela jest Liban. Tak. No to wszystko potem, jasne. Potem Syria chyba, kawałeczek wybrzeża ma i Turcja. No dobra. Właśnie w ogóle, czekaj, czy mam już wszystko? Mam już wszystko, dobra. Czy można już nazwać Izrael jeszcze Azją Mniejszą, czy to nie jeszcze nie? Czy tylko Turcja to już jest? To już jest mniejsza. Lewant, to już jest Lewant. To tylko Turcja, cały półwysep to jest zajęty przez Turcję. No. I w ogóle miasto, Istanbul, to chyba to jest miasto, że część miasta jest w Azji już, nie? No. Bo wiesz, niektórych granic nawet Imperium Osmańskie nie może przesunąć. Tak.
Chyba niedługo będzie jej towarzystwo, ale póki co... dobra. Teoden i Haldir. Lostrian, kto bierze? Ty? Moje. Twoje? Dobra. Darland oczywiście biorę ja, bo trzeba tych dzikusów po prostu pilnować. No kurwa. A tu ich trochę będzie. Dobra, drakonie, jest problem. Problemik. I musimy. Ale w jakim sensie? W takim sensie, że trzeba zobaczyć, że jest w szarku. Nie widzę za bardzo. Weź odklikaj już to wszystko. No tak. A, jeszcze na górze. Dobra, krasnoludom oddajemy góry? Tak, Gundabad nie se wezmę. Dobra, udławcie się. Żryjcie gruz. No i mamy cały Arno, o. Super. I czyli będę miał Dunedainów na dzień dobry? Faktycznie, szarku jest tutaj, czyli tak. Krasnoludy co dostają na starcie? Z tej... O, dobra. O, dobry Dane, dobra, dobry Dane. Dobra, idziemy Haldirem za Dainem. Elrond leci do... Opowiedz może o goblinach, jakie tam mają zmiany. Bo nie, bo umrzemy, czekaj, to miejmy to z głowy. Elronda wysyłamy do Danelandu, Tranduil na Enedwet. Wszystko obcykane. A, no i jeszcze Eomer tutaj, szturmem na klienta. Agresywny marketing. Aha. Pobudować się. Dobra, czy wszystko... Co kurwa robi Ghibli? Gdzie on lezie? No zajął tutaj, zajmował sobie ten teren, o co ci chodzi? Szkoda, że nie ma tego feature'a, żeby tam troszkę wydawać polecenia, że weź tam piknij na przykład. A był taki? No w niektórych grach jest taka możliwość. A, no to ta. Tutaj parę że rzeczy brakuje jednak Bosiusiowi. Wiesz, o co chodzi? Czekaj, wszystkim wydałem już rozkazy? Jest to... No weź tam zobacz, czy wszyscy mają u mnie rozkazy. Chyba mają. Mają. Bo już tyle tych chorągiewek widzę, że mi trochę oczopląsu dostaje, szczerze mówiąc. Dobra, Boromir jest, Aragorn jest, Odin jest, Eomer jest, komplet. Dobra, ta chwila jest chyba warta zapisu. I to jak? Będzie co najmniej 3 bitwy będą. 4 chyba nawet. Co w najlepszym razie. W najgorszym razie w sumie. Ja mam nadzieję, że mi się podoba. Chociaż ja widzę na poziomach, że się zarówno ty, jak i ja nagrywam, więc luzik. Dobra. To co? Klik? I robisz co chcesz. O! Mogło być gorzej. Pierwsze starcie z krasnoludami. Szarku! Komu chcesz pan zaimponować? Gdzie on jest? Gdzie on? O ile zakład, że ucieknie? A czy okej, okay, nie no dobra, tutaj go jeszcze rozumiem, bo mógł nie wiedzieć. Jeszcze rozumiem, okej, okay, dobra. Nie, to tylko dwie bitwy w sumie, nie będzie aż tak źle. Jak Gimli pójdzie do Rivendell, to niestety interwencja, bo... Jak mam interpretować kawalerię u krasnoludów? Te wozy? Czy... Tak, czy wóz bojowy. Dobra. Dobra, Żegloin. Zobaczymy w ogóle, jak będzie wyglądać bitwa, jak mamy AI zaprzyjaźnione. Czy będzie nas wkurwiać, czy nie. Bo w sumie... Będzie, trochę będzie wkurwiać to, że są trolle. Będzie wesoło. Bo my robiliśmy testy, ale nie doszło do bitwy właśnie z krasnoludami. O kur! A nie, dobra. 5 na 1, 5, 3 na 2 będzie.